No hello, tutaj Purpos. Dziś chciałbym Wam zaprezentować słuchawki Logitech G533, bezprzewodowe słuchawki 7x1 od Logitecha. Słuchajcie, tak jak mówiłem, słuchaweczki są 7x1, 15x15, co to znaczy, że jest 15 metrów i 15 godzin, do 15 metrów działają i do 15 godzin na naładowanej baterii. No i przede wszystkim jest opisane to, że są bardzo wygodne i przelotowe. Ale to zaraz sprawdzimy sami. W tym miejscu napisane jest, że ich żywotność 15 godzin była testowana na 50% mocy. Uczciwie. Otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. Pokaż, kotku, co masz w środku. No proszę. Ze startu widać pendrive'o, przypuszczam, stację bazującą. Znaczy no to, do czego będą podłączone bezprzewodowo słuchawki. No i same słuchaweczki, sprawdźmy. Zapakowane w miarę solidnie. Ojej, ale się śmiesznie wykręcają. I są, no w miarę rozciągliwe. Nie, no rozciągliwe są i te wykręcane, te są śmieszne. To śmieszne uczucie jest na pierwszy raz, że one się tak obracają. Tak wyglądają w środku. Tu mamy mikrofonik. Mikrofon nie dość, że się otwiera, to jeszcze tak wysuwa, żeby można było gęsią szyjkę ustawić. Mamy panel sterowania, głośniej, ciszej, włącznik mikrofonu, gniazdo zasilania, no i włącznik samych słuchawek oczywiście. Dobra, czas chyba przejść do zakładania ich na głowę. Słuchawki leżą bardzo wygodnie, przede wszystkim przez to, że muszle głośniki są, znaczy muszle głośnika są ogromne, nie uciskają, nie dotykają mi praktycznie w ogóle uszu, wszystko jest dookoła. To, że te kubki się, kubki muszle, tak zwał się, obracają, też daje efekt mega, mega wygody, bo one się dostosowują do głowy. Słuchajcie, przede wszystkim nie ma kabla. To jest coś niesamowitego, że wreszcie mogę ruszać głową jak chcę, odejść nawet od biurka, nie zapomnieć o tym, nie wyrwać niczego. To jest wyjątkowo wygodna sprawa. 15 godzin to jest aż nadto, żeby spokojnie sobie z nich korzystać. Tutaj mamy kabel w zestawie, bardzo długi kabel zresztą, ładujący, więc na spokojnie on może być podłączony gdziekolwiek dalej od komputera, kiedy odchodzimy, tylko podłączamy do ładowania i to już działa. Słuchajcie, ten mikrofon, zaraz, o, właśnie go odpaliłem, więc zaraz Wam dam próbkę, jak działa ten mikrofon. W tym momencie używam mikrofonu absolutnie bez żadnych odszumień, bez niczego tak naprawdę zbędnego, co no żadnej obróbki nie ma przy tym mikrofonie. Niesamowitym efektem jest to, że słuchawki same w sobie są bardzo, bardzo, bardzo wygłuszające i żeby łatwiej było samego siebie słyszeć leciusieńko, ale to naprawdę minimalnie słyszymy siebie z tego mikrofonu w słuchawkach, daje to naprawdę niesamowicie przyjemny i fajny efekt, w sensie taki, że no wygodnie się tego używa. Co do mikrofonu, jasne, to nie jest mikrofon pojemnościowy, to nie jest taki mikrofon, żeby nagrywać nim jak w studiu, ale do grania jest on wyjątkowo wyraźny, wyjątkowo głośny i fajny, jeżeli chcemy pograć przez sieć. Słuchawki dają dźwięk 7x1, co jest ewidentnie i wyraźnie słyszalne na przykład w CS-ie, z której strony nadchodzi przeciwnik. To jest wyjątkowa wygoda i trochę cheat wręcz bym powiedział, bo no zdecydowanie ktoś, kto założy takie słuchawki na siebie, ma przewagę nad człowiekiem, który założy zwykłe słuchawki stereo. Zdecydowaną przewagę. Dźwięk jest bardzo czysty. Naprawdę nie spodziewałem się, że technologia bezprzewodowa poszła aż tak do przodu, że dźwięk może być tak czyściutki, tak fajny,
kiedy nie ma kabla. Ja jestem, generalnie byłem do dzisiaj fanem zawsze kabli i wszystko na kablu, ale te słuchawki naprawdę robią robotę, słuchajcie. Logitech G533 na tą chwilę kosztują około 650 zł. Pełen, oczywiście, link macie do kupna, do opisu tych słuchawek. 650 zł za taką jakość i bezprzewodowe, 15 godzin trzymania baterii i wszystkie tego typu bajery. Wydaje mi się, że to jest naprawdę niedużo, biorąc pod uwagę, jaką dostajemy w zamian jakość i jak to się prezentuje na tą chwilę. Słuchajcie, ale teraz chyba coś, na co wszyscy czekaliście. Jedno mam na głowie, a drugie tutaj. Mamy słuchaweczki do wygrania. Dokładnie te słuchawki można u mnie zgarnąć. Dostałem od Logitecha dwie pary. Jedne, żebym mógł sobie zostawić za tę reklamę, a drugą, żeby wam móc wysłać. Słuchajcie, i teraz tak. Co zrobić, żeby dostać te słuchawki? Przede wszystkim, no fajnie by było, chociaż ja nie mogę od tego od was żądać, ale żebyście polubili fanpage Logitecha. Oczywiście będziecie mieli też link w opisie. To byłoby po prostu miło. A przede wszystkim trzeba napisać po prostu w komentarzu: chciałbym pograć w słuchawkach Logitech G533. Chciałbym pograć w słuchawkach Logitech G533. Konkurs będzie trwać przez tydzień od opublikowania tego filmu, czyli do 14 do północy. Do 14 do godziny 23:59. Każdy, kto się do tej godziny zgłosi, ma szansę je wygrać. Ja rozlosuję. Po czym przez YouTube'a w wiadomości prywatnej napiszę: słuchaj, wygrałeś, wygrałaś, więc podaj mi swój adres do wysyłki. Także sprawdzajcie po 14 swoją skrzynkę odbiorczą na YouTubie. A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.